Dzień dobry. Czy słyszycie w ostatnich dniach słowo obostrzenie? Bo mnie ciągle te obostrzenia brzęczą w uszach. To jest ciekawe. Ciekawy wybór spośród szeregu synonimów. Obostrzenia według PWN-u przepis, zarządzenie wzmagające surowość jakichś praw, zakazów i tym podobne. Obostrzyć to uczynić coś surowszym, bardziej rygorystycznym. Wśród synonimów są natomiast takie niemiłe słowa jak utrudnienie, restrykcja, przeszkoda, bariera, hamulec, gorset, wędzidło. Wyobrażacie sobie Państwo, wychodzi reprezentant rządu i mówi: wprowadzamy następujące utrudnienia. Brzmiałoby to bardzo nieobywatelsko. Albo wprowadzamy następujące restrykcje. Nie dość, że brzmi to obco w obcych językach, to jeszcze na dodatek jakoś tak może zbyt ostro. A co byście Państwo powiedzieli na wprowadzenie przeszkód, barier, hamulców, gorsetu? Albo, tym gorsze, wędzidła. Jeśli zaś wprowadzamy obostrzenia, to jest to synonim językoznawczy tych nieprzyjemnie brzmiących innych słów. No i prezentujemy siebie jako rząd działania, akcji, który co prawda trochę kłuje w tymi obostrzeniami w uszy i w oczy, ale do takiego rządu bez kija nie podchodź. No i w tym samym czasie wprowadzamy stan wyjątkowy czy wojenny, nieważne. Co prawda ministerialnym rozporządzeniem, niekonstytucyjnie, ale kto by na takie drobiazgi jak Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zwracał uwagę. Rząd jest rządem, który broni, żywi i broni przed słabymi, no i oczywiście przed wirusami, dlatego wprowadza obostrzenia. Chyba najdotkliwsze obostrzenia na całym świecie. Wszystkiego najlepszego Państwu.